Zakazany owoc, odcinek 382 i 383, Kumri zostaje bez pieniędzy. Przeprowadza się do domu Ezgi. Odcinek 382, streszczenie, Kaner informuje siostrę, że Dogan wyrzucił córkę z domu. Kobieta jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Tymczasem Kumri przyjeżdża do hotelu. Na miejscu czeka ją niemiła niespodzianka, gdy okazuje się, że jej karty zostały zablokowane i nie może zapłacić za pokój. Postanawia zadzwonić do Merik, w końcu to z jej winy ojciec wyrzucił ją z domu, ale telefon przyjaciółki jest niedostępny. Nie znajdując innego pomysłu, dzwoni do Omera i prosi go o pomoc. Mężczyzna nie ma jednak zamiaru jej pomagać. Nie ma już Omera, którego mogłaś oszukać jednym słowem, oświadcza. Zadzwoń do Kagateja, może on ci pomoże. Rozłącza się. Akcja przeskakuje do następnego dnia. Yildiz martwi się o pasierbicę i dzwoni do niej. Gdzie jesteś? Pyta. Zaczęłam już myśleć, że nie żyjesz. Nie zamierzam umierać tylko dlatego, że zostałam wyrzucona z domu. Ale gdzie jesteś? Co robisz? Czy wszystko z tobą dobrze? Czuję się świetnie. Czy ty i twój tata pokłóciliście się z powodu dziecka? Kazałaś mi nie mówić i nie zrobiłam tego. Czy on wie, co się stało? Tata nie wie i nie chce, żeby wiedział. To sprawa między tatą a mną, nie przejmuj się tym. Dobrze, potrzebujesz czegoś? Nie potrzebuję niczego, mam piękny dom. Architekci przebudowują go dla mnie, więc na razie zatrzymałam się w hotelu. Jak to? Pyta zdziwiona Yildiz. Tata myśli, że będę go błagać, bo nie mam pieniędzy. Może tylko o tym śnić, potrafię o siebie zadbać, Kumri kończy połączenie. Kamera pokazuje dom, w którym się znajduje. To stara skromna chata położona w biednej dzielnicy. Dziewczyna, nie chcąc płaszczyć się przed ojcem i przepraszać go, zamieszkała w domu Ezgi, pokojówki. Yildiz próbuje załagodzić sytuację z mężem, który jest na nią zły po tym, jak w przypływie zazdrości uszkodziła samochód Kagateja, ale nie osiąga sukcesu. Merik dzwoni do Kumri, oferuje jej swoją pomoc, ale przyjaciółka ją odrzuca. Córkę Dogana odwiedza jeden z sąsiadów i pomaga jej rozpalić w piecu. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, że to człowiek wysłany na przeszpiegi przez Cetina, który domyślił się, gdzie pozbawiona środków do życia Kumri mogła znaleźć schronienie. Omer potwierdza swój wyjazd do Dubaju. Emir i Kaner postanawiają zorganizować dla niego pożegnalną imprezę. Następna scena rozgrywa się w firmie. Cetin wchodzi do gabinetu szefa. Pani Kumri mieszka u Ezgi, oznajmia asystent. U Ezgi? Masz na myśli tę dziewczynę, która u nas pracuje? Tak, jeśli chcesz, mogę przywieźć ją do domu. Nie ma takiej potrzeby. Co się stało, Cetinie? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Cóż, jestem zdziwiony.
Myślałem, że na to nie pozwolisz. Kiedyś bym nie pozwolił, ale teraz Kumri musi dostać nauczkę. Chcę, żebym poczuł się źle, bo mieszka u Ezgi. Myśli, że skruszeje, ale tak się nie stanie. Niech zostanie tam, dopóki nie odzyska rozumu. Masz rację, ale Ezgi mieszka w Rasiptasi, w domu ogrzewanym drewnem. Nie wiem, jak pani Kumri to wytrzyma. Jeśli nie będzie mogła, wróci do domu, stwierdza nieprzejęty losem córki Dogan. Wtedy zrozumie, że nie powinna więcej spotykać się z Kagatejem. Możesz odejść. Emir i Kaner pomagają Ekinowi wnieść bardzo ciężką torbę do mieszkania. Podejrzewają, że w środku mogą znajdować się zwłoki i chcą to koniecznie sprawdzić. Odcinek 383 Streszczenie. Aizel podsłuchuje rozmowę telefoniczną Ezgi i odkrywa, że Kumri zamieszkała w jej domu. Natychmiast donosi o tym Asuman, która z kolei przekazuje informacje swojej córce. Yildiz postanawia sprowadzić pasierbicę do domu, mając nadzieję, że w ten sposób zaimponuje Doganowi. Kanerowi udaje się sprawdzić zawartość torby Ekina. Ze zdziwieniem odkrywa, że ta po brzegi wypełniona jest pasturmą, suszona wołowina. Na imprezie pożegnalnej Omera dochodzi do scysji między Ender a Yildiz. Kobiety niszczą swoje rzeczy i gdyby nie interwencja Kanera i Emira, skoczyłyby sobie do gardeł. Tymczasem Kagatej dostrzega stojącego na tarasie Dogana. Postanawia podejść i porozmawiać z nim przez odgradzający tarasy płotek. Nie możesz żyć bez mnie, prawda? Pyta ojciec Kumri, popijając kawę. Bardzo się za tobą stęskniłem. Ale przyznaj, ty też nie możesz bez mnie żyć. Kagateju, naprawdę nie mogę uwierzyć, że myślisz, że uważam cię za rywala. Porozmawiamy o tym, kiedy stracisz wszystko, co masz. To piękne marzenie, ale nie rób sobie nadziei, radzi rozbawiony Dogan. Bo mogę zostać zraniony? Absolutnie, a to jest dla ciebie bardzo ważne. W końcu jestem mężczyzną, którego kocha twoja żona. Ale zostawmy to, powiedz mi, kiedy się rozwiedziesz? Kiedy zakończy się to pozorowane małżeństwo? Gdyby było pozorowane, mógłbyś spodziewać się rozwodu. Ale to się nie stanie. Naprawdę nie znasz Yildiz. Tak samo jak ty. Przy okazji, kiedy bierzesz ślub? To narzeczeństwo ciągnie się zbyt długo. Nie spieszymy się. Czekamy na wasz rozwód. W każdym razie stanie się to wkrótce. Kagatej odchodzi. Nazajutrz Yildiz i Gamrze dokonują prezentacji bransoletek, które rzekomo spełniają marzenia. Sprzedają cały nakład. Na rozdaniu nagród dla przedsiębiorcy roku Dogan z mównicy gratuluje Kagatejowi i Ender ustalenia daty ślubu, niejako zmuszając ich do zawarcia małżeństwa. Po prezentacji Yildiz przyjeżdża do domu Ezgi z walizką w ręku. Stawia Kumri ultimatum, że albo wróci do domu, albo ona zostanie tutaj razem z nią.
Serial Zakazany Owoc emitowany jest od poniedziałku do piątku na antenie TVP2 o godz. 17:15. Odcinki z polskim lektorem dostępne są także w internecie na stronie wod.tvp. Po emisji w TV.